7 września wspominamy błogosławionego Ignacego Kłopotowskiego, prezbitera. Ignacy urodził się 20 lipca 1866 roku w Korzeniówce koło Drohiczyna na Podlasiu, w patriotycznej i głęboko wierzącej rodzinie. Uczył się w gimnazjum klasycznym w Siedlcach. Dalsze kształcenie podjął w seminarium duchownym w Lublinie i w Akademii Duchownej w Petersburgu. Święcenia kapłańskie przyjął 5 lipca 1891 roku w katedrze lubelskiej. Po święceniach został wikariuszem parafii Nawrócenia Świętego Pawła w Lublinie. Jednocześnie w lubelskim seminarium duchownym od roku 1892 przez 4 lata prowadził wykłady z Pisma Świętego, katechetyki, kaznodziejstwa, teologii moralnej i prawa kanonicznego. Pracował także w wikariacie katedralnym, a potem był rektorem kościoła świętego Stanisława. W tym czasie pomagał prześladowanym unitom. Swojej działalności nie ograniczał do obowiązków duszpasterskich. Był wrażliwym na potrzeby innych i nie pozostał obojętny wobec biedy i upadku moralnego, z którymi zetknął się w czasie swojej pracy. Z myślą o bezdomnych i bezrobotnych już w roku 1893 stworzył lubelski dom zarobkowy, w którym mogli oni pracować w wielu warsztatach, zarabiając na utrzymanie i mieszkanie. Zadbał również o kształcenie zacofanego społeczeństwa, inicjując szkołę rzemieślniczą. 3 lata później dla moralnie upadłych kobiet założył przytułek świętego Antoniego. Zakładał także domy opieki dla starców i sierocińce. Z pomocą bogatych ziemian zainicjował także założenie w podlubelskich wsiach sieci szkół wiejskich. Pomagały mu w tym także siostry Zgromadzenia Służek Niepokalanej z Mariówki, za co Ignacego spotkały represje ze strony władz rosyjskich. Pisał, wydawał i rozpowszechniał modlitewniki oraz tanie broszurki religijno-patriotyczne. Wydawał dziennik Polak Katolik, tygodnik Posiew i Anioł Stróż, pismo dla dzieci. Miesięczniki Dobra Służąca i Koło Różańcowe. Łączny ich nakład wynosił ponad 8 milionów egzemplarzy. Po odzyskaniu niepodległości wznowił i redagował Przegląd Katolicki, zaś pod koniec życia zaczął wydawać Głos Kapłański. Zakładał też księgarnię. W roku 1908 przeniósł się z działalnością wydawniczą do Warszawy, aby ją rozwinąć na szerszą skalę. Mimo kłopotów z cenzurą, trudności finansowych i krytyki ze strony prasy liberalnej, trwał wiernie przy tej formie apostolstwa. W Warszawie prowadził także pracę duszpasterską. W roku 1913 został mianowany wikariuszem przy kościele świętej Anny, a rok później rektorem dominikańskiego kościoła przy ulicy Freta, którym opiekowało się duchowieństwo diecezjalne po usunięciu zakonników w ramach carskich represji. 6 lat później został proboszczem parafii Matki Bożej Loretańskiej przy kościele świętego Floriana na warszawskiej Pradze. Pełnił również funkcję dziekana praskiego i kanonika generalnego kapituły warszawskiej. Kierując się chęcią zapewnienia ciągłości zapoczątkowanej przez siebie działalności wydawniczej, 31 lipca 1920 roku założył Zgromadzenie Sióstr Loretanek, które kontynuują dzieło księdza Kłopotowskiego, prowadząc drukarnię oraz wydawnictwo, w którym ukazuje się wiele pism i książek. Ksiądz Ignacy przyczynił się do powstania domów noclegowych, przytułków dla sierot i kobiet oraz ochronek dla dzieci i młodzieży, również w Warszawie. W roku 1928 założył Loretto koło Wyszkowa, ośrodek kolonijny dla biednych dzieci i staruszek. Dzisiaj w Loretto znajduje się sanktuarium Matki Bożej Loretańskiej. Błogosławiony Ignacy organizował dla najbiedniejszych bezpłatne kuchnie, kolonie i ochronki. Ludzie, którzy zetknęli się z nim, nazywali go prawdziwym ojcem, opiekunem sierot. Jako kapłan odznaczał się wielką gorliwością, umiłowaniem Boga i bliźniego, wiernością modlitwie, szczególną czcią Najświętszej Eucharystii i gorącym nabożeństwem do Matki Najświętszej. Ignacy Kłopotowski zmarł nagle, 7 września 1931 roku, Wigilię Święta Narodzenia Najświętszej Marii Panny. W dniu śmierci ostatnią mszę świętą w swoim życiu odprawił przy jej ołtarzu w katedrze świętego Floriana.
Początkowo został pochowany na Powązkach, ale zgodnie z jego wolą 26 września 1932 roku jego ciało złożono na cmentarzu w Loretto, a w roku 2000 relikwie błogosławionego Ignacego przeniesiono do kaplicy, sanktuarium założonego przez niego zgromadzenia loretanek. Proces beatyfikacyjny rozpoczął się w roku 1988. Beatyfikacja księdza Ignacego odbyła się 19 czerwca 2005 roku w Warszawie. W ikonografii błogosławiony Ignacy Kłopotowski przedstawiany jest w stroju kapłana diecezjalnego, a jego atrybutami są koszyk chleba oraz książka i prasa katolicka. Módlmy się. Boże, Ty obdarzyłeś błogosławionego Ignacego darem umiłowania Słowa Wcielonego i Jego Dziewiczej Matki oraz zechciałeś, aby wykonywał swoją apostolską misję przez piśmiennictwo i dobroczynność. Spraw, abyśmy dzięki Jego wstawiennictwu, słowem i czynem szerzyli Ewangelię miłości. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.